Cześć, witajcie moi drodzy na kolejnej degustacji. Jak widzicie, okoliczności przyrody sprawiają, że te degustacje na zewnątrz mogą się spokojnie odbywać. Mamy już czerwiec, pogoda, temperatura 24-25 stopni, piękny, ciepły wieczór, dookoła ptaki śpiewają, mieszkańcy okolicznych domów też są na zewnątrz, cieszą się tą pogodą. Moi drodzy, no i też postanowiłem sobie w tych pięknych okolicznościach, że przedstawię wam kolejne piwo. Tym razem będzie to piwo z serii browaru Trzech Kumpli, takiej serii australijskich piw, które inspirowane są właśnie chmielami australijskimi. Tymi chmielami są napakowane i co najważniejsze, te piwa no do tej pory były doskonałe. Przypomnę, że to jest ta seria browaru Trzech Kumpli. Z tej serii już wychodziły dwa piwa. Jedno to z nich to było Tessie, jeśli się nie mylę, Tasmanian Ale, i tutaj jest do tego filmu link. Jeśli chodzi o drugie piwo, to było Dandy, piwo, które no, rzeczywiście jest też bardzo, bardzo dobre, chociaż recenzji z tego filmu, z recenzji z tego piwa nie zamieszczałem. Wypijemy je sobie w miłym towarzystwie, ale naprawdę było bardzo dobre. No i czas na to, żeby wam zaprezentować, jak smakuje Aussie Australian IPA z browaru Trzech Kumpli. Jak pisze browar na etykiecie, na miejscu historii morskich, jak ja to nazywam, nie tylko australijskie chmiele nas zauroczyły, czego dowody znajdziecie w wielu naszych piwach, ale być może nawet i mocniej. Tamtejsza sztuka, ponoć artystyczne prace aborygenów sięgają czasów przedhistorycznych, czyli mniej więcej to wtedy, gdy ludzie zaczęli ważyć piwo. A gdy tak połączyć tradycyjne malowidła Terra Australis ze współczesnymi trendami piwowarskimi i koniecznie z chmielem uprawianym na najmniejszym kontynencie globu, czyli Australii właśnie. Tak, wpadliśmy na pomysł naszego piwa australijskiego Tryptyku, który otwiera Tessie, o którym mówiłem. Kontynuuje Aussie i Dandy. Moi drodzy, no tutaj jest mnóstwo jeszcze, jeżeli chodzi o tą historię. W każdym razie chmiele, które tutaj są użyte, to uwaga, Enigma, Ella, Topaz, Weak Secret i oczywiście Pewniak Galaxy. Ekstrakt 16,5, alkohol 6%. Aussie, Australian IPA. Australian IPA no niewątpliwie jest takim piwem, który bardzo kojarzy się z piwem kraftowym i z taką jakby, z takim rdzennym piwem kraftowym, no bo piwa typu IPA moim zdaniem właśnie stanowią taki rdzeń popularności, jakie ostatnio ma piwo kraftowe. Niewątpliwie te IPki różnego rodzaju przyczyniły się do tego, że dziś piwa kraftowe w Polsce mamy również w marketach, mamy w bardzo różnych sklepach, nawet spożywczych traficie naprawdę dobre piwo kraftowe. Może to i dobrze, niech to będzie dostępne dla wszystkich. Aussie Australian IPA. No, spróbujmy zatem, jak to pachnie, jak to smakuje, co w aromacie, co w smaku. A słodkie... Słodkie morele, brzoskwinie, białe owoce, ale bardzo soczysty zapach, taki słodki, przyjemny, niewątpliwie przyjemny. Tutaj wokół mnie lata sobie taki szerszeń mniej więcej wielkości 4 cm 5 i on chyba chce mi towarzyszyć, dlatego jeśli zobaczycie, że będę machał ostentacyjnie rękoma, to znaczy, że tutaj gdzieś ten szerszeń się zbliża, aczkolwiek on mi towarzyszy już którąś degustację. Zatem polejmy, moi drodzy. Soczkowaty kolor, pomarańczowy jak najbardziej. Mętne, bujna czapa piany, drobno i średnio pęcherzykowa, biała, utrzymująca się. No, jak sami widzicie, kolor jest tutaj jak najbardziej prawidłowy, jeśli chodzi o Australian IPA, a więc IPA, ale napakowana właśnie odmianami australijskich chmieli. Unosi się ten cały czas ten słodki aromat brzoskwiń, moreli, białych owoców. No, spróbujmy zatem. Wasze zdrowie. Ła. Godny
następca Tessie i Dandy, a zwłaszcza Tessie, bo Tessie mi bardzo smakowało. Pomarańcze, skórka grejpfruta, a wynikająca z niej goryczka, krótka, być może delikatnie zalegająca, ale bardzo fajna. Taka grejpfrutowa goryczka jest, myślę, że na poziomie goryczki średniej, przyjemna jak najbardziej. Taka, no, wynika z grejpfruta, ale gdzieś takiej jeszcze skórki pomarańczy, ewidentnie, no i ewidentnie jest tu pomarańcza w tym piwie. Są białe owoce, jeszcze dajcie wyczuć coś więcej. Słodkie, soczyste owoce. Jest taka soczkowatość w tym piwie, ale absolutnie nie w złym tego słowa znaczeniu. Jest po prostu cholernie pijalne. Łatwe, lekkie, przyjemne. Jest pełne, no, ekstrakt 16,5. Mnóstwo tego wsadu, jeżeli chodzi o nachmielenie. Jest tutaj tego potężnie dużo. Te chmiele, jak wiecie, browar trzech kumpli absolutnie w te chmiele wchodzi i nie boi się użyć nowych, ale nie boi się też różnych kombinacji, różnych blendów, bym nawet powiedział, takich chmielowych, gdzie te blendy bardzo konfigurują. No tutaj są tylko australijskie chmiele, ale jakie to chmiele, moi drodzy, jakie znamienite. No i co robią w smaku? Jeszcze szukam tego, bo tu jest bardzo dużo owoców. Być może jeszcze wychwycę coś więcej. Jest poniekąd wytrawność. Nie jest to piwo bardzo słodkie. Ono, ta słodkość w jednym momencie, ta słodycz, w jednym momencie się kończy i jest wytrawność, ale przyjemna, nie taka, nie trudna, nie nachalna, bardzo przyjemna. Ale co chciałem powiedzieć? Moi drodzy, nuty, czego się nie spodziewałem. I zastanawiam się, z jakiego chmielu się wywodzą, ale gdzieś w tle czuję takie nuty takiej maliny delikatnej, jeżyn delikatnych. Tego się nie spodziewałem, bo żaden z tych chmieli raczej tego nie wnosi. A mam tutaj takie właśnie gdzieś na trzecim planie nuty również czerwonych owoców. Oczywiście białe owoce dominują. Oczywiście mamy tutaj takie typowo marakujowo, mangowo, pomarańczowo, grejpfrutowo, brzoskwiniowe nuty. Ale i gdzieś tam z tyłu, jakbym czuł malinę, ale taką naprawdę, taką jeszcze młodą malinkę, ledwo przyczerwienioną, nie taką soczystą, jeszcze tylko taką właśnie wytrawną malinę. I to jest coś, czego się nie spodziewałem, a jest to ewidentnie gdzieś na końcu języka. Bardzo ciekawe. Ale się to pije. No mówię wam, te okoliczności przyrody, śpiewające ptaki. Tutaj zaraz koło mnie jest las i tutaj, słuchajcie, od godziny, teraz jak jest już czerwiec, od godziny w pół do czwartej w nocy, nawet o trzeciej czasami już się zaczyna piękny koncert. Oczywiście ten koncert trwa gdzieś do godziny 7 rano. Jeżeli ktoś ma otwarte okno, to po prostu jest w stanie wysłuchać, myślę, śpiewu około 1000 ptaków. No, do tego się można przyzwyczaić. Niektórym to, jakby tu ktoś przyjechał, to by nie mógł przy tym spać, ale my, mieszkańcy tutaj, jak najbardziej do tego się przyzwyczailiśmy i to jest naprawdę przyjemne i zawsze się to kojarzy. Tak od maja do sierpnia mamy te koncerty, no i to jest też piękne. Jak słyszycie, jest godzina 20 i ptaki szykują się powoli już do snu, ale jeszcze posłuchajcie. Już powoli sobie jeszcze dośpiewują. One tak gdzieś do 9, do 21 jeszcze podśpiewują, później już zasypiają i nad ranem mamy w pół do czwartej koncert. Darmowy budzik, jak kto woli. No ale to jest piękne. Moi drodzy, tak piękne jest to piwo, które bardzo serdecznie wam polecam. No, trzech kumpli nie zawodzi mnie ani na krok i trzymają poziom taki jak zawsze. Bardzo mocne piwo, jeżeli chodzi o poziom, bo jeżeli chodzi o woltaż, to jeżeli popatrzymy na 6%, to nie jest mocne piwo, ale
Ten alkohol jest, on jest niewyczuwalny kompletnie. To piwo jest bardzo pijalne, taka fajna IPA na każdy jeden wieczór z przyjaciółmi, przy grillu, ale też również tak, by siąść i kontemplować nad otaczającym nas światem. Piwo nadaje się mega zajebiście. Piękne piwo. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj, moi drodzy. Trzymajcie się serdecznie. No i pamiętajcie, czasami lepiej dać tą piątkę więcej za piwo, a poczuć to, na co zasługujecie. A więc pyszne chmiele, piwo zrobione z sercem, piwo zrobione z wielką wiedzą na temat piwowarstwa. Piwo robione czasami metodą rzemieślniczą, czasami w małym nakładzie. Ale jak soczyste, jak pełne smaku i aromatu. Takie jest piwo kraftowe. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, no i na koniec wasze zdrowie. Aussie Australian IPA. Pyszne piwo.